Już za chwilę wielce wyczekiwana premiera filmu Shang-Chi, za nami czwarty odcinek What If i oczywiście nie mogło też zabraknąć informacji ze świata Spider-Man No Way Home. Panie i panowie, witam was serdecznie w Just Culture News, ja nazywam się Seth Donner i dziś mamy ogromną ilość wiadomości ze świata superbohaterów. Zaczniemy od: nowa Czarna Pantera zostanie ujawniona w filmie Black Panther Wakanda Forever? Profesor Hulk pojawi się w serialu Moon Knight? Marvel już rozmyśla o filmie Shang-Chi 2? Garść informacji o trailerze Spider-Man No Way Home i kilka innych, mniejszych informacji. Zanim jednak przejdziemy do informacji, to pragniemy ogłosić zwycięzcę konkursu, który zorganizowaliśmy z firmą Diablo Chairs. Przesłaliście nam naprawdę sporo prac, a zwycięzcą zostaje Hania, która napisała historię córki Tonego Starka, Morgan, która zbudowała potężną zbroję i wraz z Peterem Parkerem opracowali plan, jak przywrócić do żywych swojego ojca. Reszta Avengers jak Bucky czy Falcon też okazali się pomocni, a Wanda jako najpotężniejsza z nich wyciągnęła Morgan i Starka po tym, jak sama Morgan pstryknęła kamieniami. Praca wyróżniła się ciekawymi dialogami i ogólnie przedstawieniem postaci. Tak więc jeszcze raz nasze gratulacje Hani. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału i dziękuję również Diablo Chair za pomoc w organizacji tego konkursu. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli organizować wam więcej tego typu konkursów. A jeśli wy szukacie wygodnego fotela gamingowego, to właśnie sklep Diablo Chair nadaje się do tego po prostu idealnie. Po dłuższym czasie użytkowania mogę sam wprost stwierdzić, że są to najlepsze fotele gamingowe. Nowa Czarna Pantera zostanie ujawniona w filmie Black Panther Wakanda Forever? Ostatnio sporo mówimy o sequelu do Czarnej Pantery, ponieważ właśnie trwają nagrania do tego filmu i do sieci wycieka wiele ciekawych zdjęć. Jednak tym razem mamy kompletnie inną wiadomość, która prawdopodobnie ujawni osobę, która zajmie miejsce Czarnej Pantery właśnie w Marvel Cinematic Universe. Po śmierci Chadwicka Bosemana wiele osób zastanawiało się, jak Marvel sobie z tym poradzi, skoro wprost ujawnili, że nie będą szukać nowego aktora do tej roli. To oznacza, że w świecie MCU nie będzie już obecny T'Challa. Więc jak wytłumaczyć jego brak? Co się będzie działo z tronem Wakandy? Na te pytania ma odpowiedzieć i właśnie drugi film i wydaje się, że właśnie dostaliśmy małą podpowiedź co do osoby, która go zastąpi. Prezydent Marvel Studios Kevin Feige jakiś czas temu powiedział, że wytwórnia przestanie oferować wielkie kontrakty aktorom. Chodzi o te kontrakty, które obejmują powiedzmy 5, 6 czy 7 filmów. Dostaną je tylko osoby, które będą odgrywać znaczną rolę w tym świecie, jak powiedzmy Iron Man czy Kapitan Ameryka. Oznacza to, że wszystkie mniejsze role będą miały kontrakty na poszczególne filmy i właśnie to i prawdopodobnie zdradza przyszłość Czarnej Pantery. Aktorka Letitia Wright, która w świecie MCU odgrywa rolę Shuri, siostry T'Challi, właśnie według Bleeding Cool podpisała kontrakt na wiele przyszłych produkcji Marvela. To oznacza, że jej postać według wytwórni będzie od teraz jedną z najważniejszych postaci w tym świecie. Jedynym rozsądnym wytłumaczeniem jest oczywiście przejęcie przez nią pałeczki Czarnej Pantery, co i było sugerowane już jakiś czas temu. Według linii rodzinnych to ona powinna przejąć tron Wakandy, szczególnie, że jest jedną z najmądrzejszych osób w tym świecie. W Wakanda Forever ma ona pomóc Riri Williams zbudować swoją zbroję na podobiznę Iron Mana, czyli Iron Heart, więc będzie ona odpowiedzialna też za powstanie kilku innych bohaterów. Jeśli rzeczywiście ona będzie nową Panterą, to dziwić to nie powinno nikogo. Marvel jakoś musi wyjść z tej niestety przykrej sytuacji, a w komiksach ona często przebierała rolę właśnie Czarnej Pantery. Wydaje się, że jest to najlepszym rozwiązaniem i wyjściem z tej sytuacji, choć wiele osób liczyło na jakiś magiczny powrót Killmongera. Z drugiej strony jest to Marvel, wszystko może się wydarzyć. Hulk pojawi się w serialu Moon Knight? Jednym z najciekawszych nadchodzących seriali jest nic innego jak Moon Knight. Marvel do głównej roli ściągnął Oscara Isaaca, więc raczej nie ma co się martwić o jakość samej postaci. Pomimo tego, że nagrania do tej produkcji trwają, to mało wiemy o samym serialu i o tym, jaka historia będzie tam opowiadana. Sam bohater, jakim i jest Moon Knight, jest skomplikowany, więc kto wie, jak Marvel podejdzie do tej sprawy. Jednak jeśli chodzi o sam serial, to wygląda na to, że możemy w nim zobaczyć nikogo innego jak samego profesora Hulka. Mark Ruffalo był widziany wraz z Oscarem w miejscu nagrań i to przez kilka dni. Sam Mark jednak postanowił zabrać głos w tej sprawie i napisał na Twitterze: jako osoba odpowiedzialna za następną fazę MCU nie chciałbym niczego zepsuć. Nauczyłem się na własnej skórze, że to nic przyjemnego. Oczywiście Mark nawiązuje tutaj do kilku wywiadów, w których to zaspoilerował wydarzenia z Avengers Infinity War i Endgame. Nawet został zwolniony przez Marvel, jednak ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Mark jako profesor Hulk pojawi się w jednym z nadchodzących seriali, czyli
She-Hulk, gdzie nie tylko będzie współpracował z kobiecą wersją Hulka, ale też istoczy walkę ze swoim odwiecznym wrogiem, Abomination. Co do serialu Moon Knight, to kto wie, czy właśnie Profesor Hulk nie będzie takim przewodnikiem po świecie MCU, który będzie zbierał bohaterów do następnej drużyny. To raczej nie przypadek, że jest on w miejscu nagrań do tego serialu. Marvel już rozmyśla o filmie Shang-Chi 2? Jesteśmy kilka dni przed premierą kolejnej wielkiej produkcji Marvela, a wytwórnia już myśli o kontynuacji. W Polsce Shang-Chi pojawi się w kinach już w piątek i dajcie nam znać, czy się wybieracie. My swoje bilety mamy już zakupione. Po kilku wywiadach z Kevinem Feige i reżyserem tego filmu, Danielem Cretonem, można wywnioskować, że rozmowy w sprawie drugiej części o ogólnie przyszłości Shang-Chi w MCU już się odbyły. Reżyser dodał, że z filmu został wycięty pewny wątek, który ma nadzieję, że będzie mógł zawrzeć w następnej produkcji. To niesamowite, że Marvel jeszcze przed premierą pierwszej części już myśli o drugiej. Obecne recenzje wskazują, że jest to jeden z najlepszych filmów Marvel Cinematic Universe, a oczywiście naszą recenzję będziecie mogli obejrzeć już w sobotę rano. Zaczynamy nowy miesiąc, a to oznacza nowe losowanie dla naszych subskrybentów. Zwycięzcy figurek Funko Pop z tego miesiąca zostaną opublikowani jutro, a dziś zaczynamy nowy miesiąc, gdzie możecie wygrać kolejne unikatowe figurki Funko Pop swoich ulubionych bohaterów. Każdy, kto subskrybuje nasz kanał, ma szansę wygrać, więc polecamy subskrybować, aby brać udział w tym i we wszystkich następnych losowaniach. Garść informacji o trailerze Spider-Man No Way Home. Ponownie wracamy do kolejnego filmu o Spider-Manie, który w kinach ma pojawić się już w grudniu tego roku. Ostatnio informowaliśmy o tym, że powstaje drugi trailer i powinien pojawić się gdzieś na początku bądź w połowie października. Po publikacji pierwszego wiele osób zastanawiało się, dlaczego nie dostaliśmy plakatu tego filmu. Jak informuje Big Screen Leaks i były dziennikarz Reviewed Cinema, na plakacie mają znajdować się pozostali Spider-Mani, dlatego sam plakat dostaniemy po drugim trailerze, gdzie i mamy dostać pierwszy wgląd na powrót wracającego Tobey Maguire'a i Andrew Garfielda. Oczywiście jak zawsze zalecam podchodzić do tych informacji z dystansem, jednak źródła są znane ze sprawdzonych informacji. Oczywiście pojawienie się kilku wersji Spider-Mana jest już prawie pewne, dlatego pozostaje nam czekać właśnie na drugi trailer, który może zrobić większy szum niż pierwszy. Kilka mniejszych informacji ze świata kina. Skoro mówimy o powstających produkcjach, to mamy informacje na temat filmu Shazam! Fury of the Gods. W sieci zostało opublikowane to zdjęcie, które sugeruje zakończenie nagrań i przejście prac nad filmem w stan postprodukcji. Niestety na sam film poczekamy, ponieważ obecnie zapowiadany jest on na czerwiec 2023 roku. Była mowa o plakatach, więc i Venom, Let There Be Carnage dostał kolejny. Niestety jednak nie daje on nam dobrych wiadomości. Choć data premiery pozostała bez zmian, czyli 15 października, a nie styczeń następnego roku, jednak niestety film ten ma kategorię wiekową 13 roku życia. I to jest problem, nawet całkiem poważny, ponieważ Carnage jest tak brutalnym symbiontem, że nie wiemy, jak to zostanie rozegrane. Wiele osób liczyło na kategorię R, czyli od 18 roku życia, co dałoby ogromne możliwości tej produkcji. Wracając na chwilę do DC, to oficjalnie została zapowiedziana impreza DC Fandom, która odbędzie się już 16 października, czyli dzień po premierze Venom. Na niej mamy dostać informacje o takich produkcjach jak Batman, Flash, Black Adam i wiele, wiele więcej. Więc nie tylko Disney pod koniec roku zapowie ogromną ilość nowości, ale też i DC, a to powinno nas cieszyć. I to by było na tyle z dzisiejszego Just Culture News. A wy cieszycie się z tego, że Shuri prawdopodobnie będzie nową Panterą? Czy może jednak macie kogoś innego na to miejsce? Dajcie nam znać oczywiście poniżej w komentarzach. Zapraszam was również na nasz serwer Discord, gdzie możecie rozmawiać z ogromną ilością osób właśnie o kinie superbohaterskim i nie tylko. Ostatnio też odbywają się tam wspólne oglądania filmów i jest tam naprawdę wiele osób, więc polecam. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce. Yeah.